Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy troszeczkę poprawić, aby nasza aplikacja fajnie wyglądała i działała dla naszych użytkowników. I będziemy tutaj mieli takie boczne menu, albo bardziej boczne okienko, które pokazuje jakieś szczegóły w naszej aplikacji. No i trzeba je kiedyś zamknąć. Jak możemy to zrobić? Na początku ustawimy sobie layout naszej tutaj strony na kolumn. Układamy sobie jakieś elementy od góry do dołu, powiedzmy na środku. Piszemy sobie jakieś teksty, bla, 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 bla. Mamy sobie naszą stronę, robimy preview, zobaczmy, jak ona wygląda, i jednocześnie mamy tu jakiś przycisk, też ustawimy go na środku, jest i wyświetlamy szczegóły, detail. OK. I te szczegóły wyświetlamy sobie w takim bocznym okienku po prawej stronie, więc dodamy sobie focus group, albo dokładnie tak, grupę focus, niech ona będzie przypięta. Będzie typu kolumn i ustawimy, żeby była od góry do dołu naszej aplikacji. Zresztą nie będzie focus group, tylko floating group. Zróbmy floating group, grupę pływającą, typu kolumn. OK, niech będzie od góry tutaj, do góry nam przypina rzeczy, albo góra dół niech nam rozrzuca. OK, w ten sposób. I ona będzie przypięta do góry i do dołu, czyli bof. I będzie po prawej stronie. OK, i jej szerokość to będzie dokładnie 300 pikseli, a wysokość od 0 do nieskończoności jest. Więc mamy sobie taką naszą floating group po prawej stronie. Zmienimy sobie, żebyśmy tutaj coś w niej wyświetlali, jakieś te nasze szczegóły, bla, 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 bla. Są szczegóły i będziemy mieli jeszcze przycisk na niej close, 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 close. Jest. Jak klikniemy sobie ten nasz close, to zrobimy hide an element, ukryjemy sobie tą naszą grupę. Hide an element, ukrywam naszą floating group. Kiedy ją wyświetlamy? Kiedy klikamy sobie w te nasze detail. Więc robimy show an element i wyświetlamy detail. Jest. Klikamy F5, zobaczmy, jak to wygląda. Ja jeszcze wyłączę tryb debug. Ctrl M. Jest wyłączony tryb debug. Możemy zamknąć i pokazać naszą grupę. Tutaj jeszcze raz detail, zobaczmy. Kliknąłem nie to, więc jeszcze raz show an element. Show an element i pokazujemy naszą grupę focus. Floating group. Jest. F5. Pokazujemy naszą grupę focus. Zamykamy i pokazujemy. Ja tutaj dodam sobie inne tło do tej naszej grupy, żeby nam się bardziej wyróżniała, więc edit style. Flat color, ustawmy sobie na coś takiego. Dobrze, więc od razu będziemy widzieli, że ona się wyświetla. Więc na dzień dobry ją zrobimy ukrytą. Więc dajmy sobie tutaj, żeby ona nam się nie wyświetlała. Apply. This element is visible on page load. Nie, dziękuję. OK, więc teraz mamy sobie naszą aplikację. Ktoś sobie tutaj pracuje z nią. Klika, pokaż mi szczegóły. Tutaj pokazuje się sidebar. On chce dalej sobie pracować. Już przeczytał szczegóły, chce pracować. Więc sobie tutaj klika, 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 tu się nic nie dzieje. Więc musi zamknąć tak, w ten sposób klikając close. Więc poprawmy mu troszeczkę użyteczność w taki sposób, że kliknie detail i tu sobie przeczyta te szczegóły, to potem mu ukryjemy po tym, jak klikniemy to w tym miejscu. Jak to zrobić? Robimy tą naszą focus group na pełną szerokość od 0 do nieskończoności. OK, typu wiersz jest. Następnie te dwa elementy sobie grupujemy w grupę typu kolumn. OK. I ustawiamy, że ta nasza grupa jest właśnie dokładnie szerokości 300 pikseli, jest i wysokości od góry do dołu. Jest od góry do dołu i ona będzie właśnie koloru czerwonego. Więc zmienimy sobie tutaj może detach style, flat color i ustawiamy ten nasz czerwony kolor w ten sposób. I duplikuję sobie naszą jeszcze grupę, albo dodamy sobie jeszcze jedną grupę do tego elementu. Jest grupa tutaj, typu też kolumn, typu kolumn layout, kolumn. I ona będzie po lewej stronie, więc ją zrobię sobie jako make first, ok. Też ustawię, żeby była od góry do dołu, jest od góry do dołu i żeby była na pełną szerokość dostępnego miejsca. Jest. Ok, jeszcze w tej focus floating group teraz wyłączymy nasze tło. Jest tutaj edit style i możemy sobie je wyłączyć całkiem. No, nie chcę mieć w ogóle tła w tej floating group, tylko będę miał tło w tej naszej grupie po prawej stronie czerwonej i tej grupie po lewej stronie, która jest takim tłem. Więc w tej grupie po lewej stronie znowu zróbmy detach style i ustawimy sobie flat color i ustawimy sobie, powiedzmy, taki czarny, ale taki na 10%, że to jest wszystko nam takie troszeczkę przysłonięte. Więc zróbmy jeszcze raz F5 i zobaczmy, jak to wygląda. Klikamy tutaj, zobaczcie, tu nam się przysłoniło, tu klikamy, nic się nie dzieje, klikamy przycisk close, działa. Jeszcze, żeby mieć tak samo działające wszystko i wyświetlające, to zrobimy tutaj rozrzuć góra dół. OK. No i jak poprawić sobie tą użyteczność? Więc mamy detail, klikamy close, zamyka się, a my jak tu klikamy, no nic się nie dzieje. Nie możemy też kliknąć detail, bo już go zasłoniliśmy. Po prostu wyłapujemy sobie, że jak ktokolwiek kliknął w tą grupę B, tutaj grupa B, to działa tak samo jak w kliknięcie przycisku.
close, czyli hide an element, ukrycie naszej floating group. F5, odświeżamy sobie naszą aplikację, zobaczmy jak to wygląda. Więc detail, tutaj klikamy, nic się nie dzieje, ale klikamy sobie close, działa, a tutaj jak klikamy, też nam ukrywa nasz sidebar, nasz ten boczny pasek ze szczegółami. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!